Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak przebiega recykling butelek PET, które po zużyciu wyrzucasz do kosza niemal każdego dnia? Kiedy takie odpady zaczynają być problemem ekologicznym? Jakie przedmioty plastikowe nadają się do recyklingu i co zrobić, żeby plastik nie stanowił zagrożenia dla środowiska naturalnego? W tym filmie odpowiem na wszystkie te pytania. Zapraszam. Kiedy wypijesz napój z opakowania plastikowego, opróżnioną butelkę zgniatasz i wyrzucasz do kosza. Opróżnione i wyrzucone opakowania śmieciarka zabierze do sortowni. Trafią tu wszystkie odpady zebrane przez nas selektywnie w domu. W ten sposób otrzymamy surowce wtórne. Wysortowany, a następnie sprasowany, czyli zbelowany surowiec wtórny w postaci czystego tworzywa PET jest ładowany na samochody i transportowany dalej, do recyklerów. W zakładzie recyklingu wykonuje się różne czynności. Usuwane są etykiety i nakrętki. Podajniki taśmowe podają surowiec wtórny do obracających się zbiorników z wodą. Tam usuwane są inne zanieczyszczenia. Pod wpływem temperatury ze starych butelek po napojach powstają płatki przezroczystego tworzywa. Płatki podgrzewa się jeszcze raz do temperatury 260 stopni Celsjusza, a po przejściu przez kąpiel schładzającą specjalne nożyce potną je na małe granulki. Te granulki nazywamy recyklatem. Jakość otrzymanego recyklatu jest kontrolowana w laboratorium. Badana jest jego lepkość, gęstość, plastyczność, podatność na ciągnięcie. Te cechy decydują o jakości tworzywa otrzymanego w recyklingu. Do dalszej produkcji może być używany tylko czysty poliester, bez żadnych zanieczyszczeń. PET i poliester to chemicznie te same związki. Obydwie nazwy używane są zamiennie, a obszary zastosowania tego tworzywa we współczesnym świecie są ogromne. Granulat recyklatu ładuje się do big bagów. Następnie recyklat, inaczej nazywany regranulatem, kupują fabryki. Produkują z niego nowe opakowania na napoje, pojemniki dla gastronomii, taśmy do spinania ładunków w transporcie samochodowym albo włókna do wypełniania kołder czy do produkcji tkanin polarowych. W obecnych czasach plastik można spotkać niemal na każdym kroku. Produkuje się z niego przedmioty codziennego użytku, obudowy urządzeń elektrycznych, obudowy pojazdów. Używamy go w kuchni, w pracy, nie zastanawiamy się, czym jest i skąd się wziął. Czy mówi Wam coś nazwa bakelit? Nie, nie chodzi nam o nazwę producenta bakali, ale właśnie o wynalazcę plastiku, bo od jego nazwiska zostało nazwane to tworzywo. Posłuchajcie. Leo Hendrik Baekeland, amerykański chemik urodzony w Belgii w 1907 roku, połączył fenol z formaldehydem i otrzymał pierwsze tworzywo sztuczne. Plastik jest plastyczny, łatwo można mu nadawać przeróżne formy, robić z niego przedmioty, tuby, folie, włókna i tkaniny. W ciągu ostatnich 50 lat ilość wytwarzanych tworzyw sztucznych wzrosła 20-krotnie. W Europie aż 40% całego plastiku jest przeznaczone do produkcji opakowań jednorazowych. Z tych 40% recyklingowi poddajemy nieco ponad 30%. Na świecie tylko 14% z wyprodukowanych tworzyw sztucznych poddajemy recyklingowi, a z kolejnych 14% odzyskujemy energię cieplną. Reszta powoli rozkłada się w środowisku. Politereftalan etylenu, PET, wykorzystano po raz pierwszy w 1941 roku do produkcji włókien syntetycznych.
latach 60. stosowano go do produkcji różnego rodzaju folii, zarówno opakowaniowych, jak i fotograficznych. Produkcję opakowań, przede wszystkim butelek PET, rozpoczęto w połowie lat 70. Od tego czasu PET stał się głównym tworzywem opakowaniowym, stosowanym w przemyśle spożywczym. Obecnie produkcja plastikowych opakowań jest większa niż selektywna zbiórka i recykling, a zalegające na wysypiskach, między innymi zużyte butelki PET, są problemem większości uprzemysłowionych krajów świata. Kiedy więc genialny wynalazek zaczyna być problemem ekologicznym? Każdego roku do mórz i oceanów trafia ponad 10 milionów ton odpadów z tworzyw sztucznych. Zanieczyszczają środowisko, zagrażają gatunkom fauny i flory, ale także zdrowiu ludzi. Przyczyniają się do zmian klimatu. Gdy plastikowa butelka trafi do morza, rozkłada się, a raczej rozpada na mikrodrobinki nawet 500 lat. Tymczasem tworzywa sztuczne powinny trafiać do recyklingu, a nie do mórz i oceanów. Mówi o tym strategia gospodarki obiegu zamkniętego dla Europy. Znaczenie tworzyw sztucznych w gospodarce jest ogromne. Jednak za mało poddajemy ich recyklingowi. Planujemy, by do 2030 roku wszystkie opakowania plastikowe nadawały się do recyklingu. Trzeba jednak zatrzymać rosnącą konsumpcję plastikowych rzeczy jednorazowego użytku. Co więc plastikowego nadaje się dziś do recyklingu? Do recyklingu nadają się opakowania po produktach spożywczych, wodzie, napojach gazowanych, sokach owocowych, oleju, mleku, śmietanie i tym podobnym, a także po środkach czyszczących i kosmetykach. A teraz powiem Ci, jak zmniejszyć ilość odpadów plastikowych. Po pierwsze, używaj ich mniej. Na przykład, zamiast korzystać z toreb foliowych, zabierz na zakupy własną torbę z materiału. Po drugie, wybieraj rozsądnie. Kupuj odpowiedzialnie. Wybieraj produkty bez opakowania lub w niewielkich opakowaniach. Unikaj plastikowych przedmiotów jednorazowego użytku. Po trzecie, zbieraj selektywnie. Odpady z tworzyw sztucznych wyrzucaj zawsze do żółtego pojemnika. Zbierając selektywnie opakowania z tworzyw sztucznych, idziesz z duchem czasu. Wspierasz recykling. Pamiętaj, od Ciebie zależy przyszłość tej planety.